Siemanko, witam Was. Już piątek. Po krótkiej przerwie. Miałem tam inne zadania do wykonania. Dlatego też mnie nie było. A powiem Wam, że przy okazji może i dobrze, bo po tej mojej wywrotce ostatniej, kiedy to było? We wtorek. Jak wyrżnąłem tego szlifa, to podczas upadania gdzieś, kurde, nadwyrężyłem prawy bark. Na lewą stronę spadłem, a prawy bark nadwyrężyłem, no i kurde, łupie mnie tak, że masakra, więc w sumie może i te wolne się przydało, choć cały czas odczuwam ból, więc szału nie ma. Od czego dzisiaj się zabieram? Od tego, żeby zrobić porządek tu z prądem i zrobić sobie miejsce na ten rozdzielacz tam. Także wszystko tutaj będzie trzeba jeszcze raz porozkręcać i poskręca na nowo, skrócić już te przewody tak, żeby starczyły tu do rozdzielnicy. Zostawię oczywiście jakiegoś luzu jeszcze, ale trzeba będzie to tak zrobić, żeby już ten zwój tutaj nie wisiał nam i no i po prostu wrzucić tam to gdzieś na górę po prawej stronie wszystko, żeby to było miejsce i na ten rozdzielacz, i żeby tutaj pod rozdzielnicę też można było się podkuć. Więc tak też zrobię i tak też czynię. Zaczynam, wskakuję tam na górę, tam na drabinę, puszczę sobie na razie na te łaty tego, te kable i no i zaczynam powoli z tym. Jak uporam się dzisiaj z prądem, żeby to zrobić, pierwsze co bym chciał to zrobić, to później pakuła i te zaworki już poustawiać, żeby to było z głowy. Zakupiłem sobie przejściówkę też, żeby móc test zrobić taki do spężarki. Tu na jedną drugą mam od spężarki tą od tynkownicy, więc nakręcę i będzie można tu je napierdzielić powietrze, nadymać. Mam też jeden ten miernik ciśnienia, co prawda jest i tak w kompresorze, więc nie wiem czy jest sens, ale tego, żeby tymczasowo zatkać, to wezmę też go w ręce tutaj, w ten akurat, w tą sekcję rozdzielacza, która będzie testowana i no i tam zakorkujemy te wszystkie wodę i zobaczymy jak to będzie, czy to będzie trzymać, chociaż niektórzy z Was pisali już, że niby powietrze i tak przejdzie, a woda nie przechodzi, nie wiem jak to się ma i jak to działa, ale no tak pisaliście, nie wiem ile w tym prawdy. Dobra, to nic, idę po drabinę, rzucam te kable na górę i powoli będę brał się tutaj na rozkręcanie tego wszystkiego i no i tyle w sumie. Od tego zaczynam dzień. Dobra, lecę od razu odłączyć sobie prąd i mogę zabierać się do rozbebeszania tego wszystkiego. Zimowo się zrobiło u nas, zimowo, ale na plusie ma być plus 2 i niby cały dzień śnieg ma padać. Taka ostatnie chyba akcenty zimy. Dobra, odłączam i lecę. Okej, biorę się za rozpinanie tego wszystkiego. Po kolei, kurde, musiał tam iść wziąć ten kabel. To może co prawda zostać, bo to się przyda tutaj. Zrobię to identycznie, nie będę tu nic zmieniał tak naprawdę, więc... A to nie to, to tutaj. Zostawię zlicznik, podlicznik podłączony, czy mi ten podlicznik jeszcze jest tu potrzebny. Tak naprawdę. Się zastanawiam. Mógłbym go pominąć, powiem Wam szczerze. Jeśli o to chodzi. Tu miałem 1046, to sobie zapiszę, że było tyle do dzisiaj. Co ja tu dzisiaj tego prądu, to ja będę zużywał jakieś tam delikatne ilości. Więc chyba on pójdzie do demontażu tam naprawdę. Choć było łatwiej mi tu się przełączyć. Tu bezpośrednio będę tutaj się teraz podłączał, nie będę potrzebował tego. Tak, to rezygnuję z niego. Jest nam niepotrzebny, więc ten pan już wyjeżdża sobie. Chwilowo zakończył karierę. Zresztą i tak, zanim będą posadzki, to już będzie nowy rok rozliczeniowy, więc wtedy się zastanowię, czy gdzieś dawać, czy gdzieś nie dawać. I w ogóle, i w ogóle. Ktoś z Was też pisał, że mogę pominąć te ALCU, więc też z nich zrezygnuję i podepnę się bezpośrednio na tej listwie tutaj już. Trochę na łatwiznę sobie, po prostu ułatwię delikatnie tą całą robotę dzisiaj, żeby to jakoś sprawnie poszło. Zobaczymy, czy to się uda, żeby poszło mi w miarę sprawnie. Chciałbym, żeby w domu nie wychodziło za bardzo. Zima. Chłodno. O, bateria padła. No musiał być po ładowarkę, ale na razie nie, bo nie ma prądu. Więc rozkręcam to po kolei. Trochę tutaj na skróty zrobię drogę i takie będą też sprawy. No, to czas na ucięcie WLZ-a w dobrej odległości, żeby nie było problemów z tym. Zostawię jeszcze luzu oczywiście.
Także mi to nie przeszkadzało, żeby to gdzieś tu było. A właśnie, że jak to z tym rozdzielaczem będzie, bo on tutaj ten przewód też mi może delikatnie tu przeszkadzać. Będzie musiał tak o się zawinąć na razie i gdzieś tutaj dojść sobie do tej skrzyneczki, ale to znowu będzie mi przeszkadzał przy robieniu rozdzielnicy. Czyli pierw będę musiał rozdzielać tutaj wziąć i sobie kurde ten, jak to się nazywa, a nie, no później nie ułożę tego, więc muszę to teraz dobrze już zrobić. Dobra, ale tak czy inaczej tu nam go na pewno wystarczy, więc ciacham. No i zaraz to samo robię z aluminiowym. Będzie można składać to do kupy. Ok. Podłączam to, znaczy podłączam. Podłączone już jest, tylko teraz wezmę i zakręcę tu, żeby nie było dostępu do tego. Jak to zrobimy? Tak, o gdzieś, nie? Tu wkręta i mamy to zrobione. Można się zabierać za kolejne roboty. Tylko posprzątam tylko po tym wszystkim i zaraz się zabieram za następne. Jeszcze od razu przycięłem sobie bednarkę trochę, bo niepotrzebny ten nadmiar jej tu wystawał. Jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał jej skrócić, bo trzeba będzie wymierzyć dokładnie, gdzie idzie ta, jak ona się nazywa. No rozdzielnica, żeby nie sięgać dokąd. Okej, u mnie posprzątane w miarę tam, aby można było robić. Podłączone wszystko działa. Zabieram się, słuchajcie, teraz za te zaworki. No i teraz tak, trzeba oskrobać. Wziąłem sobie takiego brzeszczocika, tak, elegancko idzie. Oskrobać trochę gwint. Tego o-ringa, słuchajcie, zostawiam. Chyba nie ma powodu, żeby go tu wyciągać, stąd zdejmować, niech se będzie. I tak pakuła zatrzyma tą wodę wcześniej, a tak naprawdę no nie zdejmuje po prostu i tyle, no. Podglądałem u pana od rurek, jak się to robi. Jeden z widzów kiedyś mi pisał, żeby dać pastę i przed i po, i chyba też tak dam przed i po. Sposobów jest wiele, każdy pewnie ma jakieś swoje rozkminy i swoje doświadczenia. Ja spróbuję i przed i po, zobaczymy jak to pójdzie. Trochę tego nałożymy tutaj i zaraz tą pakułą, ta pakuła jest taka cieniutka, mam jeszcze dużą, ale ta przyszła razem z tym kremem do rąk, więc nie żartuję z tą pastą, więc tak też spróbujemy. Nie wiem, mi się wydaje, że za grubo jak na taki kurde ten jest. Spróbuję to jeszcze rozpołowić sobie i zobaczymy jak to będzie po prostu szło i tyle. Najgorsze, że o, teraz przeciągam to się złazi mi całe i nic praktycznie nie zostaje, nie wiem. No spróbujmy tak, o, zobaczymy w połówce. Jeszcze taka pizdowata ta pakuła. Może się okazać, że po tamtą będę musiał iść. No nie wiem, zobaczę. Spróbujemy to. Zobaczymy. Ten pan od rurek tam ogólnie mówił, że pierwszy zostawia wolny i później w kolejny owija. No, wiatr jeszcze mi drzwi otworzył. A i tutaj już musimy razem polecieć. Trzeba bym bałaganu narobić. No dobra, ten ostatni zostawiłem wolny, żeby tam nie wystawało nic za dużo. I cyk, i niby zrobione. Zaraz zobaczymy jak to się będzie wkręcać. Czy ja będę musiał więcej tego dawać, czy nie. No i tak po kolei wszystkie mnie czekają do zrobienia. Zaraz zobaczymy, czy on nam się ułoży tu w pozycji, jakiej byśmy chcieli. Ze trzy zwoje są lekko tutaj, ogólnie. Chyba za lekko jeszcze wchodzi, czy nie? No, czyli muszę więcej tego dać. No dobra, to podejście numer dwa. Nałożę grubiej i zobaczymy, co to wtedy z tego wyjdzie. To jest sprawa drugi raz, ale zobaczcie, co mi się dzieje z tą pakułą. Ja nie wiem, czy coś jest z nią nie tak, czy co, idę tą drugą zobaczyć, bo ona mi się normalnie rwie w rękę. Tam na filmikach było pokazane, panowie z elegancko palcem po niej lecieli i było ok, a tutaj kurde, o, i to się rozpierdziela, także nie wiem co. Idę zobaczyć tamtą, może one takie są, a może po prostu tutaj jest jakaś lipna. Ok, przyniosłem tą drugą, zobaczymy jak to się będzie miało z tą drugą. Niezły warkocz, kurde.
No i ta mi się daje lepsza. Można chociaż o tak od nią zrobić, kurde. Sobie. Nie wiem, czy nie będzie to za długie. Tak czy inaczej praktyka dzisiaj. Będę miał praktykę. Chyba będzie za dużo jeszcze trochę. Jeszcze trochę zdejmę. No, ale jest grubsza ewidentnie. Tamto to jest, będzie jakaś lipa, powiem wam, to tutaj. To czuć, że to jest dużo lepsza ta. Także taki, o, zwijeczkę to sobie można użyć, ale... Żeby też za dużo nie było, kurde, bo to... Napierdzielę teraz tego. Tu już mamy ten, tą pastę. Nałożą, coś tam jej zostało. No, chyba może być jeszcze za dużo, powiem wam. Jeszcze trochę to... To metodą prób i błędów trzeba dojść do tego po prostu i tyle. Dzisiaj mam taki, można powiedzieć, dzień praktyki, jeśli chodzi o to. Dobra. Raz. Dwa. I teraz już z tym razem polecę, bo... Bo inaczej to może być lipa. No kurde, powiem wam, że teraz napierdzielę. To może być przegięcie chyba. Zawsze można było też uciąć. No dobra, ale zobaczymy. Spróbujemy teraz. Będę wiedział, no inaczej się nie dowiem, jak nie spróbuję, tak? Wychodziłoby na to, więc... Dobra. Próbuję wkręcać. Mam nadzieję, że poczuję gruby opór. O, właśnie. Ej, kurde. Czuję, powiem wam, ale nie wiem, czy uda mi się, wezmę sobie żabkę, czy uda mi się przekręcić do momentu takiego, żeby on był odwrócony, kurde, teraz. Nie, powinno się udać. Żeby nie zagwint. Ach, teraz mogę go, no, żeby nie zagwint, mówię, kurde. Blokuje. Cyk. No i powinno to się udać, powiem wam, że będzie jak trzeba chyba. Ja pierdzielę, nie ma jak złapać, tak żeby nie, nie chciałbym tego też rozpierdzielić. Kluczem też nie za bardzo tutaj jakimś, nie? Chyba. Większej żabki nie mam. No, trzeba jakoś tak sobie radzić. Ale mogę to? Ja pierdzielę. Jak dam tak? Nie, no nie, ani tak, ani tak. Nie mam jak podejść, słuchajcie. Ręką. Coś tak... Idzie, poszło. No i co? I trzeba wierzyć w to, że... Teraz to będzie tak, jak trzeba. Okej, okay, wkręcam drugiego, próbuję wkręcać. Zobaczymy, czy mi się udało podobną ilość tej pakuły tu nałożyć, ale widzę, że mi się nie obkręcał na równo z gwintem, słuchajcie. O, nie wiem, czy nie jest problemem ta pasta, że daję ją w pierwszym momencie, a może nie powinienem jej dawać. Powiem wam szczerze. Żeby jeszcze poprawić to, znowu zrobiłem to samo. Wziąłem jeszcze raz z pastą na pierwszy raz i nie ma to żadnego, słuchajcie, sensu. Nie ma to w ogóle, zobaczcie, jest lipa po prostu i tyle. Znaczy, całość się zwinęła do tyłu. Tak naprawdę, zjechało się wszystko do tyłu pod wpływem tej pasty, więc myślę, że nie bez powodu niektórzy robią po prostu bez tego na pierwszy raz. No, normalnie wszystko poszło pod o-ring, tak naprawdę się przesunęło, a jest dobrze zeskrobany gwint, nie ma żadnej lipy, jest normalnie zeskrobany, zobaczcie, widać chyba, nie? Dobra, to jedziemy dalej, już teraz nie będę próbował już kolejny raz na pewno. Okej, okay, pierwszego mam tu zrobionego, to tam gdzie już jest rurka podłączona, więc od razu tutaj zakręcę. Nie chcę też przegiąć pały, żeby to nie przekręcić, bo jaki klucz mam trochę duży jak do tego, więc
Myślę, że nie ma co tutaj, nie wiadomo czego. O, bo już się zaczyna kręcić mi zawór. No i dobra. Okej, okay, dojeżdżam do końca tą pierwszą. Ale zostawiam sobie, słuchajcie, w takiej pozycji przy dokręcaniu, bo później jak ustawimy ją na, tak na zero i później przy dokręcaniu ona lekko nam się może przekosić, więc żeby później nie wracać tego, to nawet tu nie wracałem, jak przeszła troszkę dalej, to już zostawiam, nie będę tego popuszczał, bo bez sensu, ale jak damy w tą pozycję, to ona nam tu teoretycznie powinna się, jak już będzie mocno dokręcona, o właśnie, cyk i doszła teraz i mamy elegancko, tak zostawiam. Palec pocięty, przejechałem po gwincie, kurde, oskrobanym. Za mało było tego, pakuły i... No i stało się, co się stało, także trzeba uważać, bo można się pociachać na tym gwincie nieźle. Za mocno nie przyciskać po prostu i tyle. Dobra, biorę się za zimną teraz. Jadę po kolei z zimną i... I jakoś do przodu. Trochę skomplikowałem życie, słuchajcie, jeśli chodzi o... jak to się nazywa? O odkręcanie teraz tych zaworków, bo te trochę mi przeszkadzają te czerwone rurki od zasilania ciepłej, więc po prostu se to zdejmę i będę mógł zrobić to wszystko sobie na górze bez tam pochylania się do góry kołami, a zaraz to wszystko z powrotem se przykręcę, jak już będę miał zaworki na miejscu. No i dobra, mamy to pozakręcane. Także mogę z powrotem pakować już to na ten, poskręcać wszystko i w sumie będę mógł tutaj pozakręcać też tam na pakułę, te końcówki, te zaślepki tutaj. I tu też mogę już zamontować jedno to, na którąś, nie wiem, obojętne naprawdę, na którą, tylko zaślepek nie mam, ale mam miernik ciśnienia, więc może tym się na razie zastąpię sobie to. Tylko czy ja dzisiaj przytargam tutaj ten, kurde, to jest też pytanie. Kompresor. Niby mógłbym. Już spróbować zrobić tą próbę. Tak naprawdę, dlaczego nie? Okej, okay. Słuchajcie, może być dzisiaj film pocięty trochę, bo te baterie tak mi szaleją tutaj w tym chłodzie, że masakra normalnie. Co stwierdziłem, że zrobię? Zrobimy test tego. Jak to się nazywa? Test ciśnienia na zimnej dzisiaj. Nie mam zaślepek co prawda, ale mam ten oto, kurde, jak on się nazywa? No, ciśnieniomierz, więc wkręcę go sobie tutaj na pakułę, tutaj pozaślepiałem te znaczy pozaślepiałem, no w sensie te zaślepki zakładałem też na pakułę i zostało nam tylko to do zamontowania, tu też już skręciłem, tylko na pierdziele pakuły i tutaj wkręcę i będziemy mogli podać tu wąż prosto do rozdzielacza, tylko jeszcze a właśnie, muszę przynieść zakrętki, iść tam do środka, wszystkie zimne pozaślepiać. No i to będzie chyba tyle. Będzie można przynieść kompresor, o ile tu z nim dojdę w tych warunkach. Okej, okay, wkręcam ostatniego korka. I powinniśmy to mieć. 8 punktów zakręcone. Lecę teraz przytargać sprężarkę i będziemy próbować. I transport kompresora zakończony awarią. Znaczy awaria jak awaria. No, trzeba będzie coś doszczukować, nie wiem, może coś znajdę. Jakieś kółko prędzej czy później, na razie go to podłożyłem, no jebło, co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, skręcamy to, żeby to na razie nie szło żadne ciśnienie. W którą to stronę, kurde? Nie w tą, w drugą. Dobra, no to i tak jakieś tam pójdzie chyba, z tego co widzę. Powoli mu dawkować. Na razie tak o podłącze zobaczę, że tu coś nie wystrzeli zaraz przy... Co już? Nie, teraz jest, dobra. Idzie. Rośnie, ale to na razie to nie ma co. Dwa już mamy. W sumie trochę tu ciśnienia jest w tym kompresorze nabite, no, nie będę musiał hałasować może nawet. Nie wiem ile dawać, na ilu się zatrzyma tak naprawdę. 4.
co tu mamy? 4,5, tak? Tyle co mam powietrza w tym, o. No to piąteczkę mamy, równiuśką piąteczkę teraz. No i co, czekamy, zobaczymy co to będzie. Naprawdę mogę się zabierać za kolejną robotę, teraz... Nie no, tu nic mi nie da teraz, nie? Bo odłączyć tego nie mogę. No pewnie, że nie. Bo wszystko wyleci tą końcową, więc tak zostawiam na razie. Co tu pokazuje? To pokazuje nie całe 5, a ten pokazuje piąteczkę. Równiuśko, dobra. No to czekamy na efekty, zobaczymy co to będzie. Ta chyba poleci do śmietnika, ta powiem wam, ta, bo ona się nadaje, ale raczej na nic się nie nadaje. Więc ogarnę sobie trochę tu i zaraz plan na to, żeby ten rozdzielacz spróbować tu jakoś umiejscowić, zobaczyć gdzie on idzie, odrysować. No i coś tam będziemy myśleć. Okej, przykręciłem sobie tą skrzynkę, tak wiecie, na razie, żeby sobie sprawdzić, czy aby na pewno tu jest wszystko jak trzeba. Chcę sprawdzić tą głębokość, ile tu muszę wyrąbać. To mi pokazuje takie 102. No i tu też jest, czyli równo idzie. Jeśli tu mamy 102, a ta skrzynka nasza ma... Kurde, 150 chyba. Mogę nie brać tych głębokich, nie wiem, co mnie napadło tak naprawdę, bo teraz będę miał tylko w głębi rezania niepotrzebnie. Tak, słuchajcie, dumam i rozkminiam i to, że ja bym wziął 120 na rozdzielacz, czyli tak by mi nic nie dało, bo rozdzielnica i tak jest 150, więc po prostu może bym miał mniej do kucia głębszych tych tutaj otworów, ale tak czy inaczej tu pod rozdzielnicę muszę 5 tych też wyrąbać, więc tak mnie teraz rozkmina naszła, czy nie znajdę może w sklepie sobie w weekend dłuższego grota do frezarki, bo ten, który mam, 35 tylko sięga. Ja go używałem do robienia tego zbrojenia podokiennego i niestety tylko 35 maksymalnie wychodzi, więc jakbym znalazł jakiś taki dłuższy o 15 mm, nie wiem czy one standardowe nie są, nie mają długości, ale poszukam. Jakbym znalazł, to by było idealnie, bo frezareczką bym sobie idealne otworki do pionu tutaj od ściany trzymając się zrobił i byłoby po temacie, więc myślę, że odpuszczam, bo spojrzałem na zegarek, już piąta się zrobiła, więc myślę, że jedyne co zrobię, teraz odrysuję sobie, gdzie rozdzielnica pójdzie, ten wysokość rozdzielnicy. Muszę go sobie coś podłożyć pod nogi, żeby było wysokości poziomu posadzki i wtedy zaraz coś będę dumał i rozkminiał. Także jeszcze to sobie zaznaczę dokładnie, gdzie mam do wykucia drugi otwór, no i na poniedziałek zostanie po prostu to do roboty. To będzie misja pierwsza na poniedziałek, czyli wyciąć te otwory, poosadzać co trzeba i wtedy będzie można się zabierać za jakieś tam folie i inne sprawy. Dobra, to wezmę jeszcze rozmiar tej rozdzielnicy tylko i poziom tutaj ułożę coś, kawałki jakieś styropianu mam coś podłożę, żeby tak orientacyjnie na rękę, myślę, że około 1,80 m góra rozdzielnicy, może nawet około 2 metrów góra rozdzielnicy pójdzie, no i zobaczymy jak to będzie. No i na środku centralnie pomiędzy tymi dwoma rozdzielaczami, żeby to było na środku, cyk i będzie gitarka. Dobra, to robię to. Okej, słuchajcie, odrysowałem. Myślałem na przykład, żeby na środku dać to centralnie tej ściany, ale jednak przesunąłem w prawo z tego względu, że no tu gdzieś będzie bufor stał, żeby było swobodne dojście do tego, do tej rozdzielnicy, to po prostu lekko na prawo przesunąłem. Wydaje mi się, że spoko, akurat tu benareczka jest, czyli ta to GSU całe tu przyjdzie, ta szyna cała uziemiająca i powinno być w porządku. Jedyne co mam rozkminki, tylko takie, że niektórych po prostu kabli mi nie starczy na bramę i w ogóle. Starczy, żeby weszły od dołu, ale żeby wszystko fajnie weszło górą, nie za bardzo, więc nie wiem, czy nie zrobię tutaj jakieś po prostu kostki na ścianie i tam po prostu będę musiał stąd jeszcze zrobić połączenie na skręcane, oczywiście zdrowe, mocne, solidne, nie na tam na wago czy coś, tylko na skręcane i po prostu tutaj stąd powyłazić, normalnie pójść przewodami, elegancko wejść sobie tam do środka i tak to będzie wyglądało. Też trochę elektryki będziemy mieli, ale to jeszcze pomyślimy ze wszystkim, bo na pewno gdzieś gniazdko jakieś będzie, albo i dwa. No nie wspomnę o garażu, ale to już po posadzkach nawet będziemy mogli robić, albo i przed, jak zdążę się wyrobię ze styropianem, ale jeszcze nie będzie czas na posadzki. No zobaczymy jak to będzie. W każdym razie przesunąłem ją trochę od środka i wysokość jej, jakie ona będzie wysokości, słuchajcie, to ja wezmę, zmierzę, bo tyle tak patrzałem, sobie podłożyłem tutaj mniej więcej poziom, kurde, co on taki twardy, gdzie tu, tutaj mogę sobie zaczepić. No chodź tu, kurde.
Co my tu mamy? Koło 2.10, góra rozdzielnicy będzie, także spoko, tak naprawdę. Ja sobie na pewno sięgnę na swobodnie i żona też, jak przyjdzie, to sobie na swobodnie. W razie czego będzie musiała coś wyłączyć, by mnie nie było, czy też włączyć, to ten, to sobie podejdzie. No i do jakiegoś serwisu, czy jakichś innych pierdół będzie wystarczająco. Także tak to zostawiam. No i uciekam, kończę na dzisiaj. Spróbuję sobie wycudować właśnie coś do frezarki na tą głębokość, żeby fajnie można było sobie te otwory zrobić, nie trzeba było podkuwać, bo flexem znowu to mogę głębiej polecieć i to później będzie taka rzeźba, że nie wiem co. Także tak to wygląda. No mogłem sobie też odpuścić i dać styropian, a później to wszystko by przyszło na, ale lepiej, żeby było schowane równo fajnie w ścianie i wydaje mi się, że to będzie lepiej i zaoszczędzone też miejsce, jakby nie było, więc trochę będzie rzeźby, ale finałowy jakiś tam, kurde, finalny efekt będzie dużo lepszy moim zdaniem. Ale to tylko moim oczywiście. Także ja uciekam, na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to ruszy z kopyta porządnie i będziemy lecieć z tematem. To na razie, cześć, pozdrawiam, dobrego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek. A jeszcze zapomniałem o najważniejszym, sprawdzić, czy tam schodzi coś z tego ciśnienia. Nic, tak jak stała, tak stoi, jest troszkę powyżej 5, tak w sumie ona była, zależy skąd się spojrzy, jak stąd to wiadomo, że mniej, ale nie wiem ile minęło, godzina, może trochę dłużej, nie ubyło ani trochę. Zobaczymy jak to będzie w weekend, może jakiegoś shorta, bo w poście dam znać czy nie ma, ale jakichś większych przewiewów nie ma z tego co widać. Niektórzy też tam pisali, że powietrze zawsze ucieknie, no nie wiem jak to się ma do realiów, sprawdzimy to po tym. Myślę, że jak jutro rano wpadnę, spojrzę i będzie w tym samym miejscu, no to jest pewniak, że tutaj nic się już nie wydarzy i wszystko będzie jak należy. Nawet nie wiem, czy musiałem tą piątkę nawijać, czy nie mógłbym na mniejszym ciśnieniu to sprawdzać, ale myślę, że tak będzie w porządeczku. Dobra, spadam, uciekam. Na razie, hej!